W tym roku postanowiliśmy zorganizować prezentację pod wspólnym motywem wojskowym, a to dlatego, że po sezonie, po rundzie jesiennej zajmujemy wysokie piąte miejsce i chcemy tę dobrą pasę podtrzymać i przed rozpoczęciem rozgrywek wiosennych chcemy zmobilizować dosłownie naszych zawodników wspólnie z sympatykami ruchu do walki o ligowe punkty i mamy nadzieję, że dzięki tej prezentacji ta sztuka nam się uda. Wszystko jest w klimacie wojskowym. Wojskowa muzyka, występ wojskowej orkiestry, wojskowe piosenki, pokazy walk, sztuki samoobrony. Przed głównym wejściem prowadzącym na halę, gdzie kibice wchodzą i kupują bilety, stoi wyrzutnia rakiet BRDM. Muszę wszystkich uspokoić, że jest pozbawiona cech bojowych, więc jest całkowicie bezpieczna. Zawodnicy też nie wyjdą w standardowych sportowych strojach, tylko też w takim wojskowym monturażu. I zamiast koszulek dostaną od trenera, czyli swojego generała i dowódcy, dostaną takie nieśmiertelniki. Ja mam taki ogólny nieśmiertelnik z erką, ale oni dostaną z erką, z imieniem i nazwiskiem i z datą. Przygotowania zaczęliśmy obozem w Kamieniu, w Rybniku. Potem spędziliśmy tam tydzień czasu, potem mieliśmy tydzień treningów na własnych obiektach i potem wyjechaliśmy na obóz przygotowawczy do Turcji, gdzie mieliśmy dobre warunki i mogliśmy korzystać z bardzo dobrych wojsk, przede wszystkim zielonych i bardzo dobrze przygotowanych, a to było najważniejsze dla sztabu trenerskiego, no i oczywiście dla zawodników. Mam nadzieję, że potwierdzimy to, że te miejsce, które obecnie zajmujemy, to nie jest przypadek i że to nam się po prostu należy. Myślę, żeśmy przepracowali bardzo ciężki okres przygotowawczy. Myślę, że od pierwszego meczu będzie dobrze i będziemy punktować. Liga zweryfikuje wszystko, ale czujemy się, tak powiedziałeś, czujemy się mocni i chcemy to pokazać już w pierwszym meczu. Myślę, że zaczniemy bardzo dobrze tę rundę od zwycięstwa. Na to liczymy, bo przygotowania były naprawdę na bardzo dobrym poziomie, więc jestem spokojny o nasz początek. Chłopcy tam, szczególnie w Turcji, mieli więcej czasu na to, żeby się zgrywać tutaj w zimę. Jeszcze będąc w Polsce, trenowaliśmy w Kamieniu, tam był taki obóz, gdzie bardziej przygotowywali się pod względem fizycznym i taką robili podbudowę do tego, co nas czeka w sezonie. Po objęciu przez trenera Kocjana super grają, oby tak dalej. W tą formie nie grają tak jak jesieni, będzie wszystko okej. Okay. Postęp jest i widać postęp w grze i na pewno będzie dobrze. Musi być dobrze, trzeba być optymistą. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to nawet w pierwszej trójce będziemy. Pozytywnie. Pozytywnie myślę, cały czas. Co pół roku jest prezentacja i my też na nią czekamy. Chcemy się zaprezentować kibicom. Myślę dzisiaj w trochę inny sposób. Myślę, że wszystkim się będzie podobało. Dzisiaj właśnie nietypowe stroje macie. No, przygotowywali nas już od dłuższego czasu. Tak jak widzimy na wojskowo, myślę, że kibicom się to spodoba. To na pewno są niezapomniane chwile. To rzeczywiście jest taki wstęp do tego poważnego grania i cieszymy się, że w końcu to nastąpi. Kibice pokazują, że są z nami. My możemy się im pokazać. Jeżeli są nowi zawodnicy, mogą się przedstawić drużynie. Bardzo fajna inicjatywa. Yeah!